Krzysiek, pierwszy finał w tym roku. Poprzednie występy, no nie oszukujmy się, nie były najlepsze. Czy to jest już jakiś zalążek lepszej jazdy w twoim sezonie? Mam nadzieję, no już mówiłem do Eurosportu, że wczoraj praktycznie byłem do wyrzucenia, jak to mówię, a dzisiaj wsadziłem inne silniki i chciało się jechać, więc bardzo ciężki jest dzisiaj nasz sport. Silnik bardzo ci pomaga w wyniku, bo no jak jedziesz z przodu, jest inny świat i nabierasz tego rozpędu i miejmy nadzieję, że już wszystko zostanie tak jak dzisiaj i będę robił te punkty. No właśnie, dzisiaj było widać zdecydowanie lepsze starty w twoim wykonaniu. Czy miałeś okazję popracować nad tym jakoś ostateczne, po prostu tylko mówisz silnik? No wczoraj też miałem bardzo dobry start, ale po trasie mnie mijali w Rybniku. A dzisiaj jednak miałem te starty i jak się oparłem na ten dobry tor, to odjeżdżałem i to mi pomagało. Miałem szybszy silnik po prostu, no i, ale każdy z nas szuka. Po pierwsze małe jazdy, mi zawsze te jazdy miałem jak najwięcej, Szwecja, Anglia. Później te nowe prądy, co trafiłem rok temu na końcówkę, to praktycznie teraz jadę od zera, bo to co pasowało, nic nie pasuje. I od nowa wszyscy się uczymy i tak mówię, kto to trafił, to ma dobry rok, a reszta tak, z kim nie rozmawiam, z chłopakami, to każdy jedzie chybił, trafił i bardzo ciężki to rok i też u nas w klubie też chłopaki mają podobny problem, ale pracujemy wszyscy i będziemy dużo pracować.